stresować ciasto czekoladowe. Możecie je dzisiaj przygotować ze mną. Zapraszam Was wszystkich. Już mówię, co potrzebujemy. Potrzebujemy jedno jajko, 70 g kakao, 50 g cukru, 200 g mąki pszennej, 40 g czekolady, opcjonalnie drzem, żeby ciasto było bardziej wilgotne, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i do tego 200 ml mleka. To wszystko po prostu ze sobą mieszamy. Wszystko wlewam do miksera, najpierw jajko, potem mleko, następnie dodajemy mąkę pszenną, przepraszam za moje przejęzyczenia ewentualne. Następnie wsypujemy cukier. Ja generalnie czekoladę dodaję od razu, bo niektórzy dodają na końcu podczas wlewania na blaszkę. Ja dodaję od razu, żeby się fajnie zblendowała, żeby nie były kawałki za grube, więc wszystko po prostu dodajemy razem. Drzemu dodałam około dwóch łyżek, gdzieś tak mniej więcej, albo jedną taką bardzo, bardzo kopiastą możecie dać. Dodajemy go generalnie tylko dla wilgotności, żeby ciasto po prostu było takie bardziej wilgotne, tak? Nikt nie lubi chyba takiego mega suchego ciasta. Po upieczeniu się nie przestraszcie, nie jest surowe, tylko po prostu delikatnie wilgotne. Zaczynamy to wszystko blendować. Ja proszek do pieczenia dodałam dopiero po zmiksowaniu tych wszystkich składników, czyli wszystko zmiksowałam, otworzyłam klapkę, dodałam 2 łyżeczki proszku do pieczenia i znowu załączyłam na chwilkę na mieszanie. Łatwiej zdecydowanie jest mi wyrabiać to w mikserze, ponieważ mieszanie ręczne mieszadełkiem jest po prostu nie dla mnie. Dlatego ja wszystko wrzucam do miksera i tutaj przynajmniej fajnie mamy posiekaną też czekoladę. Ja użyłam akurat czekolady mlecznej, także bardzo polecam. Przelewamy na natłuszczoną blaszkę wszystko i do piekarnika na 22 minuty na 180 stopni. Smacznego!